Spółka od czasu produkcji silników okrętowych poszukuje nowych kierunków rozwoju. Przez ostatnie 3 lata zidentyfikowaliśmy 3 nowe obszary działalności. To jest produkcja zbrojeniowa. Pierwsze kontrakty dla naszych sił zbrojnych podpisaliśmy w zeszłym roku. Zdobyliśmy także zamówienia za granicą. Produkcja w obszarze odnawialnych źródeł energii, gdzie oferujemy innowacyjne biogazownie rolnicze, a także produkcja dla branży kolejowej. W wyniku trwających ponad rok negocjacji uzyskaliśmy prawa licencyjne do produkcji specjalistycznych wagonów towarowych na bazie transferu technologii od naszego szwedzkiego partnera firmy Kiruna. Ten pomysł to przykład dobrej współpracy pomiędzy spółkami Skarbu Państwa. Wagon będzie w całości produkowany w Cegielskim. Wdrożenie tego produktu będzie się wiązało także z produkcją seryjną polskiego wózka wagonowego, opracowanego przez naszych kolegów z fabryki pojazdów szynowych Cegielski. Jest to duże przedsięwzięcie, jest to nowy wózek. Na rynku istniejące rozwiązania mają 30-40 lat, jest to skok technologiczny. Chcemy wdrożyć nowe rozwiązanie, które gwarantuje same oszczędności po stronie potencjalnego użytkownika, czyli mniejsze koszty utrzymania ruchu tego wózka, a jednocześnie gwarantuje mu większą ekonomikę transportu, czyli więcej może przewieźć w tym samym wagonie. Wprowadzenie nowego wózka jest bardzo utrudnione, jeśli nie wprowadza się go razem z wagonem. Więc z naszego punktu widzenia współpraca z Cegielskim ma same zalety po naszej stronie, jak i dla Cegielskiego, gdyż dostaje nowoczesne rozwiązanie, które spełnia aktualne wszystkie przepisy, a przy okazji pozwala zwiększyć nośność wagonu. Przede wszystkim wagony mają dłuższy okres cyklu życia niż konkurenci. Objętość wagonu jest większa, a przy tym ich waga jest niższa. Wagon jest również niezwykle wytrzymały, co ma przełożenie na koszty i czas serwisu. Ostatnią kwestią jest skuteczność w zakresie czasu obsługi wagonu. Jest szybki w rozładunku i załadunku oraz nie ma potrzeby jego czyszczenia. Z tym mają problem konkurencyjne rozwiązania, że trzeba umieszczać kogoś wewnątrz wagonu, aby możliwe było wyczyszczenie skrzyni załadunkowej. Jest to rozwiązanie dostosowane do potrzeb ewentualnych klientów w Polsce, realizujących transporty sypkich materiałów. Opracowana wspólnie koncepcja wagonów to szansa dla polskiego przemysłu na seryjną produkcję w Polsce specjalistycznych wagonów towarowych. W przypadku powodzenia tego przedsięwzięcia mamy ogromne szanse z umiejscowieniem tego produktu na rynkach zewnętrznych.